Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższych dniach w naszym regionie. Na dobry początek filmowa propozycja. W piątek kolejna odsłona festiwalu Wakacyjne Kadry. Tym razem na cieszyńskim rynku zostanie wyświetlony film Green Book. To amerykański komediodramat z 2018 roku, opowiadający opartą na faktach historię pianisty oraz jego kierowcy i ochroniarza. Wyróżniony Oscarami dla najlepszego filmu za oryginalny scenariusz i dla najlepszego aktora drugoplanowego. Start godzina 21:30. W Breńskim Amfiteatrze w piątek znów będzie teatralnie i bajkowo. Tym razem Gospodarz i Juroszek w wykonaniu bajkowych Skarbków Śląska. Początek spotkania godzina 16. W ten weekend będziemy świętować 130. urodziny Zofii Kossak-Szatkowskiej. Muzeum w Górkach Wielkich zaprasza w sobotę w godzinach od 10 do 17. W programie również oprowadzanie po ekspozycji z przewodnikiem. W tym przypadku konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Zaś w niedzielę w godzinach od 10 do 14 gra plenerowa na terenie Parku Kossaków. Wstęp wolny. A teraz zmieniamy klimat i przenosimy się do Ustronia. Na tamtejszym rynku i w siedzibie RM Gastro odbędzie się kolejna edycja mistrzostw w podawaniu baraniny i święta baraniny. Na rynku impreza rozpocznie się w samo południe. W programie m.in. występy kapel góralskich, archaiczne strzyżenie owiec, pasowanie na honorowego zbójnika, różnego rodzaju panele tematyczne, a około godziny 17 ogłoszenie wyników mistrzostw. O godzinie 17 w sobotę na Stadionie Miejskim Beskid w Skoczowie odbędzie się mecz. Beskid Skoczów zmierzy się z Kuźnią Ustroń. Podczas tego spotkania zostanie przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz chorego chłopca z Ogrodzonej. W sobotni wieczór sporo będzie się działo w Brennej. W tamtejszym amfiteatrze dużo dobrej muzyki już od 17. Gwiazdą wieczoru i tegorocznych wakacji w Brennej będzie Patrycja Markowska z zespołem. Wystąpi o 20:30. I na koniec przenosimy się do Wisły, a tam weekend upłynie pod znakiem Nocy Zbójników. W sobotę impreza rozpocznie się o 11:00. W programie m.in. występy kapel góralskich, konkursy zabawy, produkcja sera, o 19:00 zostanie rozpalona watra, a do 24:00 biesiada przy ognisku. Zaś w niedzielę impreza rozpocznie się o 10:00 w programie m.in. napad zbójnicki, prelekcje GOPR oraz różnego rodzaju występy. A to wszystko na terenie kolei linowej Skolnity. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.